roku, 16 września, mija 8. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Początkowo wykonywaliśmy zadania o charakterze logistycznym, stopniowo stając się oddziałem liniowym. Od 9 pozostałych oddziałów Straży Granicznej różnimy się tym, że nie mamy, jak oni, bezpośredniego styku z granicą lądową czy morską. Strzeżemy nienaruszalności granicy państwowej i bezpieczeństwa w międzynarodowych portach lotniczych, których mamy na terenie służbowej odpowiedzialności już 5. Wiślański Oddział jako pierwszy w Polsce, w Warszawie i w Łodzi w całości przekazał kontrolę bezpieczeństwa osób i bagażu na lotniskach zarządzającym portami. Chcę podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, bo to przecież ich wysiłek, poświęcenie i nierzadko narażenie zdrowia, życia, wyrzeczenia, praca wielokrotnie z uszczerbkiem czasu dla swoich najbliższych składa się zarówno na sukces, jak i wizerunek oddziału, a nawet samej formacji. Przyjmijcie więc proszę jak najlepsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia i pomyślności dla Was i Waszych najbliższych. Dla Was dalszych sukcesów, awansów, nagród i spełnienia służby. Wszystkiego najlepszego.